Radości z kibicowania życzy producent Termano. Termoizolacji klasy A++. A teraz Daria Abramowicz, psycholog sportu. Ciekawe, o czym będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę zapiąć pas. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zaczniemy rozmawiać, mam prośbę, żeby było optymistycznie. No właśnie, bo słyszałam, że tak od rana jest raczej pesymistycznie do świata. Trudno jest być, zwłaszcza z psychologiem sportu w tej chwili, rozmawiać optymistycznie, ale bardzo na panią liczę w tej sprawie. Ale zanim panią wypuszczę w te optymistyczne biegi, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli kawałek konferencji prasowej wczorajszej naszych piłkarzy i żeby pani okiem psychologa spojrzała na tą konferencję. Okay. Proszę zobaczyć. Pojawiają się to też jest pytanie do trenera. Pogłoski o tym, że był podział w drużynie, że na przykład drużyna się podzieliła na piłkarzy, którzy stracili w składzie. Do Roberta są zarzuty, że za bardzo się izolował od drużyny, więc chciałem poprosić o ustosunkowanie się do tego. Przede wszystkim ja nie będę i nie mam zamiaru i nie będę nikogo atakować, więc to też nie o to chodzi, ale to jest właśnie to, o czym mówię, interpretacja wasza. Jak jest dobrze, to nawet byśmy cokolwiek nie zrobili, to będzie dobrze. Jak nie ma wyników, to nawet jak źle staniesz nogą, to już są o to pretensje. Więc wiele rzeczy, wiele artykułów były wymyślone. I to ja się dziwię, skąd takie rzeczy się biorą, bo to jest w ogóle nieprawda. Nie ma nic wspólnego z tym, jak się zaprezentowaliśmy. Tak samo to, czy biegaliśmy więcej kilometrów, czy więcej sprintów, bo to po prostu robiliśmy z serca. To z zaangażowania, z woli walki, którą mieliśmy, którą chcieliśmy. Ale w piłkę na mundialu nie zdobywa się punktów poprzez bieganie, poprzez większą ilość przebiegniętych kilometrów, czy wykonano więcej sprintów. Tutaj trzeba dodać jakość piłkarską, a jeśli mamy kilku zawodników, którzy byli po kontuzji, którymi, tak jak powiedziałem wcześniej, też mieli problemy w swoich klubach, ciężko jest wyjść na boisku z tą pewnością siebie, z tym ograniem, z tym czuciem piłki, z tym czuciem dystansu do zawodnika, z tymi wszystkimi elementami, które później powodują, że drużynie i każdemu z nas łatwiej się gra i lepiej przede wszystkim gramy. Niestety to było widać i to tego w telewizji nie widać takich rzeczy niestety, ale czasami jedno tempo spóźnienia, czasami nie dojście do zawodnika. Ach, dobrze, to czy ja... Jak pani zinterpretuje to, co mówił kapitan naszej prezentacji? Czyja to jest wina i czy w ogóle powinniśmy szukać winnych w takiej sytuacji? Przede wszystkim przed reprezentacją jeszcze jeden mecz. W związku z tym mam też takie poczucie, że podczas tej wypowiedzi Robert Lewandowski starał się mówić ogólnikami także z tego powodu, że turniej jeszcze się nie zakończył. I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z punktu widzenia sportowego, że na awans już nie jest możliwy, że to już jest zupełnie inny mecz, zupełnie inny charakter spotkania. Natomiast przeczytałam nawet przed momentem taką opinię, że jednak jest to mecz reprezentacji Polski, jednak jest to mecz na największym turnieju, jaki może mieć miejsce i dlatego warto z perspektywy sportowej wykorzystać 100% dostępnych zasobów w danym momencie. Trudno mi jest oceniać tak naprawdę z perspektywy psychologicznej, bo tych znaków zapytania w ogóle jest bardzo dużo. Na ile ton wypowiedzi i tych pomeczowych, i tych z konferencji prasowej jest związane z tym, że sami zawodnicy, czy reszta szkoleniowa nie wie, co się wydarzył, czy być może są to takie sprawy, których po prostu nie chcą poruszać na poziomie dyskusji w przestrzeni publicznej, bo też coś takiego może mieć miejsce. Na pewno, co potwierdza zresztą w ostatnich słowach sam prezes Boniek, ten komponent psychologiczny miał bardzo duże znaczenie. Moja ocena także jest taka, że to przygotowanie mentalne w szerokim kontekście było niewystarczające. Na jakiej podstawie pani opiera taką opinię, że to było niewystarczające? Po czym, które są te znaki, które pani mówią, panowie nie byli psychicznie przygotowani dobrze? Po pierwsze, tak naprawdę bardzo ogólne to, w jaki sposób przebiegły chyba przygotowania i jaką jakość niosło za sobą tak zwane wykonanie sportowe w tym decydującym momencie, więc to, że
kontekst przygotowania motorycznego czy taktycznego był niewystarczający do tego, aby funkcjonować skutecznie na poziomie tak dużego turnieju, bo też chyba trudno nie zgodzić się z tym, że ten zespół nie zagrał na 100% swoich możliwości takich, które był w stanie prezentować, a także nie zagrał zgodnie z tym, jakie predyspozycje mają poszczególni indywidualnie zawodnicy. I to jest klucz, tak naprawdę jeden z kluczy do tego właśnie, kiedy mówimy o przygotowaniu psychologicznym w dyscyplinie zespołowej, że suma umiejętności indywidualnych zawodników nie przekłada się zawsze na wartość zespołu i o tym warto pamiętać. Dlatego praca psychologiczna to nie tylko praca indywidualna z zawodnikami, ale także praca z całym zespołem, z zawodnikami, z grupą i ze sztabem szkoleniowym. To jest też bardzo istotne. Dodatkowo wskazują na to same wypowiedzi piłkarzy, tak jak powiedziałam, i te pomeczowe, i te z konferencji prasowej. Podkreślał to także Zbigniew Boniek, że nie poradził sobie zespół z obciążeniami, których doświadczył, że nie poradził sobie także z rolą faworyta, czy z rolą drużyny, która miała zajść w Mistrzostwach Świata daleko. Tak, myślę o politykach, których znam, którzy lubią się otaczać bardzo często ludźmi, którzy ich cały czas przekonują, są najlepsi, najwspanialsi. I potem ten szok poznawczy, który polega na tym, że jednak nie są najlepsi, nie są najwspanialsi, powoduje, że oni potwornie źle znoszą porażki. I zastanawiam się, czy ten napompowany balonik przed mistrzostwami, czy to nie jest tak, że my dziennikarze i my fani ponosimy jedne niechcący, ale jednak część odpowiedzialności za to, bo żeśmy tak mówili tym piłkarzom, że są wspaniali, cudowni, byli takimi celebrytami, tyle kontraktów reklamowych zdążyli podpisać, że ten szok po tym zderzeniu z rzeczywistością to są młodzi faceci. To są faceci, którzy tak naprawdę o życiu niewiele jeszcze wiedzą. No, większość z nich nie ma 30 lat. A jednak uprawiają sport i aspirują do uprawiania sportu na poziomie mistrzowskim. I z tym sportem mistrzowskim dzisiaj jest tak, że choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo chcieli i edukowali przestrzeń publiczną, media, kibiców, społeczeństwo, że rola mediów jest istotna, że to obciążenie generowane przez media bywa bardzo duże, czasami zbyt duże, to sportowiec, który aspiruje do tego poziomu mistrzowskiego, dzisiaj warto, aby miał świadomość tego, że nie ma wpływu na to, co dziennikarz napisze lub powie, ale ma wpływ na to, co on z tym zrobi i w jaki sposób sobie z tym poradzi lub nie. I dzisiaj w pracy psychologa sportowego z tymi sportowcami elitarnymi ten wątek funkcjonowania w świecie mediów, w świecie zwiększającego się obciążenia ze strony społeczeństwa, w świecie rozwoju mediów społecznościowych przecież jest niezmiernie istotny. I ja w swojej pracy o tym mówię. Edukuję z jednej strony, staram się robić to w ramach swoich kompetencji, ale w pracy ze sportowcami staramy się budować zasoby do tego, żeby sobie z tym radzić. A z drugiej strony pytanie, czy rzeczywiście ten balonik w przestrzeni publicznej był pompowany też tak jak w poprzednich latach, w przypadku poprzednich turniejów, czy może jednak funkcjonowała pewnego rodzaju komfortowa przestrzeń dla tej reprezentacji, która była, do której dochodziły takie pozytywne bodźce, wsparcia, zachęcania do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby budować bardzo pozytywne nastawienie, takie bardzo serdeczne nastawienie społeczeństwa i mediów. No i w momencie, kiedy doszło do konfrontacji z realnym światem wielkiej piłki na tym poziomie reprezentacyjnym, ten szok poznawczy, o którym pan powiedział, spotkał piłkarzy. Czy psychologicznie my jako fani mamy prawo być tacy wściekli, czy mamy prawo wyrażać tą wściekłość, bo na tym na tej konferencji prasowej ja miałem takie wrażenie, że ani trener Nawałka, ani Robert Lewandowski jakby nie wzięli na siebie odpowiedzialności za to. Oni tak mówili, no nie wiem czego się spodziewaliście, graliśmy tak jak potrafiliśmy, no tacy jesteśmy. Tak, bo to dla nich bardzo trudne, poza wszystkim co się wydarzyło, to tak po prostu. Sportowcy, ludzie sportu to są przede wszystkim ludzie, więc dla nich to jest trudne. Ale odpowiadając na pana pytanie, jak najbardziej kibice mają prawo odczuwać trudne emocje, złość, frustrację, rozczarowanie, smutek. Tym bardziej w kontekście piłki nożnej, gdzie jest to niemalże religia, jest to dyscyplina narodowa, tym bardziej w kontekście Mistrzostw Świata i tego wyczekanego awansu, awansu, który został przedstawiony w bardzo dobrym stylu, to był awans w bardzo dobrym stylu, przecież i taki był kontekst na przestrzeni, gdzieś na poziomie społecznym. I potem dochodzi do tej konfrontacji
ukochana drużyna, szczególnie młodsi kibice, którzy nie pamiętają nawet czasami tego, jak nie bardzo borykaliśmy się. Dokładnie. Tak, to prawda. I to było widać nawet w mediach społecznościowych, gdzie niektórzy pisali, jak ja mam dziecku wytłumaczyć teraz to, co się stało z tą reprezentacją. Więc te trudne emocje są zupełnie naturalne, bo my identyfikujemy się z ukochanymi drużynami, z ukochanymi sportowcami. I powiem więcej, myślę, że to też było widoczne, że wielu dziennikarzy, którzy starają się naprawdę rzetelnie wykonywać swoją pracę, też doświadcza trudnych emocji, bo oprócz tego, że wykonują zawód dziennikarza, to jeszcze są kibicami. O tak, myślę, że gdyby kiedyś wyszły na jaw nagrania spoza anteny, z programów, w których komentowano te mecze, to myślę, że wiele osób by się zdziwiło troszkę emocjami, jakie tam występują. Czy istnieje coś takiego jak narodowe predyspozycje do gier zespołowych lub nie? Ja pytam o to, bo mam takie wrażenie, że mamy bardzo wielu sportowców, którzy w indywidualnych dyscyplinach sobie świetnie radzą. I nawet wśród piłkarzy, Robert Lewandowski indywidualnie jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Jako lider reprezentacji mam wrażenie, że nie podołał zadaniu. Jak go porównuję na przykład do Ronaldo, który w trudnej sytuacji swojej reprezentacji potrafi ją zmobilizować, Robert tego nie potrafił w czasie tych meczy. Czy jest coś takiego w nas Polakach, że nas nie predysponuje do gier zespołowych? Powiedziałabym bardziej, że jest to kwestia systemu szkolenia, że prowadzenia procesu szkoleniowego, podejścia do sportu, a przede wszystkim takiej świadomości w uprawianiu sportu, tego czym sport jest, tego w jaki sposób buduje się sportowców, wyposaża się ich, no właśnie, w takie umiejętności nie tylko czysto sportowe, ale też umiejętności społeczne, które pozwalają funkcjonować chociażby w zespole na najwyższym poziomie, bo to jest dokładnie to, o czym pan powiedział. Mamy też Messiego, który przecież jest ogromnym talentem, jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym, tu byśmy pewnie mogli odbyć dyskusję, piłkarzy na świecie. No na pewno jest w ścisłej czołówce. Dokładnie. Światowej, tak. A jednak proszę spojrzeć na to, jak też funkcjonuje w reprezentacji Argentyny podczas tego turnieju i też jaki wpływ na tę reprezentację wywierał na murawie. Więc znowu, po pierwsze suma umiejętności indywidualnych zawodników nie przekłada się na wartość zespołu, a po drugie coraz częściej dostrzegamy w świecie sportu i ja się bardzo z tego cieszę, abstrahując od tego całego pesymizmu, który towarzyszy nam jako społeczeństwu teraz, że coraz częściej o tym mówimy, że ten wątek psychologiczny, szeroko pojęty, nie tylko dotyczący tego, czy ktoś radzi sobie ze stresem, czy ktoś jest odpowiednio zmotywowany, czy ktoś radzi sobie z presją, to ten szeroki wątek psychologiczny dotyczący komunikacji, budowania relacji, umiejętności bycia prawdziwym liderem jest istotny, że coraz szerzej poruszany. Czy dużo inaczej się buduje psychicznie sportowca, który występuje w sporcie indywidualnym, od sportowca w sporcie zespołowym? I tak, i nie. Dlatego, że w sportach indywidualnych, poza tym, że ten performance, to wykonanie sportowe skupione jest na jednostce, a więc te predyspozycje indywidualne mają tutaj kluczowe znaczenie, to ten człowiek także funkcjonuje w zespole. W zespole specjalistów, z którymi współpracuje, w zespole kolegów, partnerów, którzy uprawiają tę samą dyscyplinę, czy to jest klub, czy to jest grupa zawodowa, jak w przypadku kolarzy na przykład, czy to jest chociażby poziom reprezentacyjny kadry narodowej. Natomiast w dyscyplinach zespołowych niewątpliwie pojawiają się takie procesy związane, gdzie wynikające z psychologii społecznej przede wszystkim, które powodują, że to ma swoją specyfikę pracy. Zresztą powiem więcej, zespół zespołowi nierówny i możemy mieć tę samą dyscyplinę, możemy mieć ten sam nawet poziom sportowy, a jednak mechanizmy mogą pojawiać się mechanizmy specyficzne dla danego konkretnego zespołu. To czy tak oceniając polską reprezentację, bo pani powiedziała bardzo ważną rzecz. Powiedziała pani, że pani zdaniem psychicznie nie byli dobrze przygotowani. Czy ma pani wrażenie, że jako drużyna też nie byli dobrze przygotowani, że te opowieści o tym, jaka tam jest wspaniała atmosfera i że jak oni wszyscy razem. No tylko, że ja na przykład patrzyłem wczoraj nawet na takie zespoły jak Iranu, Arabii Saudyjskiej, gdzie miałem wrażenie, że to takie poczucie, że jesteśmy w tym razem i że twój sukces jest moim sukcesem, a twoja przegrana jest moją przegraną, było dużo silniejsze niż w naszej prezentacji. Tylko być może się mylę kompletnie. Może tak być. Mój zawód niestety powoduje, że czasami w takich sytuacjach muszę odpowiedzieć nie wiem. Dlatego, że nie jesteśmy wewnątrz tego zespołu i tak jak mówię, zawsze właściwie tak jest, część rzeczy, część wątków nie wychodzi, nie pojawia się na płaszczyźnie publicznej, na płaszczyźnie przestrzeni medialnej i dotyczy tego, co dzieje się w szatni, dotyczy tego, co dzieje się w relacjach pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
I tutaj, mając pełną wiedzę tak naprawdę, moglibyśmy z całą pewnością to stwierdzić. Na pewno w przypadku tak wielkiego turnieju, w przypadku Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które pod względem obciążenia i poziomu równają się tylko z igrzyskami olimpijskimi, to poczucie wspólnej tożsamości, zmierzania do wspólnego celu, takiej bardzo silnej motywacji, tego mistrzowskiego nastawienia, które wychodzi właśnie z tożsamości zespołu, bywa kluczowe, szczególnie w trudnych momentach. Jednostka może zrobić różnicę, prawdziwy lider pociągnie zespół wtedy, kiedy jest to potrzebne, natomiast potrzebuje do tego partnerów i zespołu jako całości, które będą sobie w tej trudnej sytuacji radzić. Czy takiego właśnie 20-paroletniego człowieka można nauczyć prawidłowego z punktu widzenia sportowego reagowania na takie kryzysowe sytuacje, żeby na przykład przy sytuacji 0-2 on się nie załamywał, tylko wręcz odwrotnie, właśnie jeszcze bardziej chciał grać? Można go nauczyć tego? Można, natomiast to jest proces. W ogóle to słowo ja w swojej pracy powtarzam bardzo często. Proces. Dlatego, że to trwa dłużej niż kilka tygodni w tak zwanym BPS-ie, czyli bezpośrednim przygotowaniu startowym do najważniejszego startu. To rozpoczynamy dużo, dużo wcześniej. Cudownie, gdyby tak było. My dopiero budujemy tę świadomość w Polsce. Ale na przykład, jeżeli mówimy o igrzyskach olimpijskich, to cudownie, jeżeli rozpoczniemy to 3-4 lata wręcz wcześniej. I wtedy mamy czas na to, żeby zbudować te zasoby, żeby je przetestować w warunkach rywalizacji, także w startach ważnych, obciążających i mieć takie poczucie, że wtedy, kiedy trzeba, ten bak tych zasobów, tej energii, tego nastawienia, tych narzędzi, ta skrzynka taka, którą budujemy z narzędziami u zawodnika, zawodników w zespole, będzie wyposażona po brzegi i nie będzie sytuacji, która zaskoczy i w której sobie ten zespół czy ten zawodnik nie poradzi. A jeszcze, przepraszam, że dokończę, jeszcze tak naprawdę, jakbyśmy mówili o świecie idealnym, najlepiej byłoby zaczynać już z młodymi sportowcami, z dzieciakami, z nastolatkami. I tu zmierzamy tak naprawdę do dyskusji na temat świadomości w uprawianiu sportu, tego czym sport jest, czym jest wychowanie poprzez sport, kiedy specjalizacja. No ja myślę, że to jest taki temat na dużo, dużo szerszą rozmowę. No właśnie moje następne pytanie to miało być takie, czy ci sportowcy nie powinni się uczyć, bardzo często rodzice mówią o tym, że trzeba dziecko nauczyć przegrywać, że to jest też jakby cała nauka, tak, nauka przegrywania. Tak. I że ci wszyscy ludzie powinni się uczyć przegrywać, mając nim 10-12 lat. Dokładnie. Oczywiście, że tak. Jeżeli mówimy o uprawianiu sportu, to Kanadyjczycy zrobili cudowny program, bardzo skuteczny, na poziomie funkcjonowania państwa, na poziomie centralnym, który się nazywa Long Term Athlete Development, LTAD akronim, i dzielą ten rozwój sportowca, który uprawia sport wyczynowo, na trzy takie podstawowe etapy, na czas wychowania poprzez sport, gdzie bardzo, bardzo ważną rolę odgrywają rodzice, kluczową, na okres specjalizacji i na okres takiego sportu mistrzowskiego właśnie. I każdy z tych okresów jest definiowany przez kilka takich kluczowych pojęć. Między innymi podkreślają autorzy tego programu to, że czas na kształtowanie umiejętności, takich podstawowych umiejętności społecznych, budowanie tych zasobów, jak radzenie sobie z niepowodzeniem, jak radzenie sobie z sukcesem, co także jest bardzo istotne, jak oczywiście radzenie sobie ze stresem, z obciążeniem i tak dalej, rozpoczynamy już w bardzo młodym wieku. Ogromna rola rodziców, ogromna rola wychowawców, do czego też potrzebujemy kompetentnych, wykształconych trenerów, którzy chcą się rozwijać i którzy ciągle poszerzają także swoje umiejętności, bo w tym procesie sportu trener, kluczowa postać, też pracuje z psychologiem bardzo często i też do tego bardzo często zachęcamy. Co by pani doradzała dzisiaj ludziom, którzy będą oglądać mecz i zakładając, jeżeli wygramy z tą Japonią 3-0, to będziemy jakoś tam pocieszeni i będziemy szukać w tym jakiejś wiary w przyszłość, ale jeżeli ten mecz dzisiaj nie pójdzie... My w czwartek gramy. No. Widzisz? W czwartek, ja już w ogóle zapomniałem, kiedy gram. No. A to też pokazuje, to jest jakieś wyparcie, to jest moje wyparcie. Bo już ten decydujący mecz za nami, tak, już nie chcę wiedzieć. Tak. Jak w czwartek ten mecz nie pójdzie super, tylko pójdzie słabo, co, jak sobie z tym radzić? Co mają ci rodzice tym dzieciom powiedzieć? I
No goście, jaki slalom nam tutaj zafundowali. Przede wszystkim pozwolić sobie na to i zaakceptować to, że te trudne emocje są, bo to nie jest nic dziwnego. Nie ma nic z tych rzeczy, że głupia jakaś reprezentacja powoduje, jakiś głupi mecz powoduje, że ja się denerwuję i co teraz? Tak jest. Identyfikujemy się, tak jak powiedzieliśmy. Ta tożsamość jest wspólna, to na dodatek jest poziom narodowy, w związku z tym dotyka nas to emocjonalnie. I to jest pierwsza rzecz. Na pewno rozmawiać, szczególnie z dziećmi. Właśnie a propos tego, na czym polega sport, czym jest niepowodzenie, jak trudne jest nie tylko dla dziecka, które ogląda, czy każdego kibica, który ogląda spotkanie przed telewizorem, dla kogoś, kto ogląda to spotkanie na trybunach, kto widział to, co działo się bezpośrednio będąc na miejscu, ale też dla tych, którzy są na murawie i tych, którzy albo nie wiedzą, co się wydarzyło, albo po prostu nie wystarczyło im zasobów do tego, żeby sobie poradzić. Na pewno warto zaakceptować przede wszystkim, że jest to trudne doświadczenie i nie ma w tym nic dziwnego. I zawsze można się pocieszać, że czekamy na zimę i skoki narciarskie tak i jest. Tam coś pokażemy. Mamy Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w tym roku, Mistrzostwa Właśnie. Europy w gdzie kolarstwie. Na pewno coś pokażemy. Tak jest. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. Troszkę Pani poprawiła humor. Bardzo się cieszę. Także życzę optymizmu. Dziękuję i dobrego bardzo. Dnia. Dzięki wielkie. Daria Abramowicz, psycholog sportu. Dziękuję Pani bardzo. Do zobaczenia. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.